Tak. Tak było. Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a ho, co ładunek grozy mieści, hej, hej, a ho. Cześć, witam wszystkich w kolejnym vlogu i dzisiaj chciałem opowiedzieć wam dość moją ciekawą historię z mojego dzieciństwa, mianowicie o tym, jak dzwoniłem pod 0708... 0700 717 717 717. Zadzwoń teraz. Spokojnie. Dzwoniłem pod 0700, ale nie to 0700, które wy znacie, tylko pod 0700, gdzie można było wygrać pewną nagrodę. Mianowicie, z czasów mojej młodości, kiedy to chyba chodziłem do klas 1, 2 i 3, albo nawet do przedszkola, oglądałem Polsat. Na Polsacie leciał Świat według Kiepskich. Ja nagrałem sobie jeden z odcinków Świat według Kiepskich i miałem go na kasecie. Do dzisiaj pamiętam ten odcinek, to był odcinek o żłopusiu. Możecie oczywiście znaleźć ten odcinek, gdyż teraz chyba Świat według Kiepskich, wszystkie odcinki są dostępne w internecie za darmo do obejrzenia na Ipli, z tego co pamiętam. Nieważne, ten odcinek miał pomiędzy oczywiście dwoma częściami tego odcinka, była przerwa reklamowa. Oczywiście Polsat słynie z reklam, z ich długości, z ich nachalności, ale wśród tych reklam była też reklama 0700, czyli że można wygrać samochód czy inne pierdoły, dzwoniąc pod numer telefonu i odpowiadając na jakieś tam pytanie zadane. No już w sumie z reklamy mogliśmy poznać to pytanie. Ja je poznałem, w sumie teraz nie pamiętam, jakie to było pytanie, ale wiedziałem na nie odpowiedź, znałem na nie odpowiedź po prostu. No i mówię, dobra, znam odpowiedź na pytanie zadane w tym programie, no to co, no to dzwonię, odpowiadam i wygrywam, tak? Dla mnie to było wtedy takie proste, takie po prostu banalne. Oczywiście nie wziąłem pod uwagę dwóch rzeczy. Pierwszej rzeczy, że Kiepskich, których oglądam, oglądam z nagrania VHS, a nagranie VHS było zrobione jakiś czas temu, więc ten konkurs jest albo nieaktualny, albo pytanie nie jest takie, na jakie znam odpowiedź. Druga kwestia to taka oczywiście, że nie każdy tam wygrywa, więc dodzwonienie się, odpowiedź na pytanie i tak dalej, no ogólnie trzeba troszeczkę mieć masę szczęścia, żeby cokolwiek tam wygrać, poza tym to jest jedna wielka ściema i zżynanie pieniędzy, tym bardziej, że koszt połączenia był no dość spory, muszę powiedzieć, za samo wykręcenie numeru, no ale Dobra, no pomyślałem sobie, że może jednak zadzwonię i może wygram. Tym bardziej, że miałem wtedy taką panią, która się nami opiekowała pod nieobecność rodziców, która była no ze wsi, można by powiedzieć, i bardzo mnie naciągała na to, mówiła: zadzwoń, tak, wygrasz jeszcze rodzicom samochód i będą się cieszyć i tak dalej. No i ja, mając swój naiwny umysł, plus będąc podjudzony przez tą panią, mówię: no dobra, dzwonię, cholera jasna, wziąłem telefon domowy i dzwoniłem po wielokroć. Na samym początku jednak zdziwiłem się, ponieważ pytanie, które było zadane, ogólnie to było tak: zadzwoniłem 0700 bla bla bla, dzwonię, no i odebrał tam jakiś automat. Dzień dobry, witamy w tam teleturnieju bla 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 bla, proszę odpowiedzieć na pytanie. I wtedy pytanie brzmiało tak: czy NBA jest amerykańską coś tam piłki koszykowej? Ja wtedy się zdziwiłem, ponieważ jest to inne pytanie niż zostało zadane w telewizji, ale znałem na nie odpowiedź, ponieważ oglądałem wcześniej kosmiczny mecz i tam o tym NBA było sporo mówione, więc wiedziałem, że to jest piłka koszykowa, więc znałem odpowiedź, wiedziałem, że tak. No i po usłyszeniu tego pytania, czy NBA bla bla bla, chciałem odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiedziałem, jak to się robi. Nie było żadnego komunikatu, jeżeli tak, naciśnij 1, jeżeli nie, naciśnij 2, więc siedziałem z tą słuchawką i mówiłem: tak, tak. I się rozłączałem. I tak robiłem kilkanaście razy. W pewnym momencie, pod koniec miesiąca, nagle rodzice mnie wołają, że przyszedł rachunek za telefon. Rachunek przekraczał kilka tysięcy złotych. O kurwa! Oczywiście wszystkie billingi telefoniczne były tam wypisane, więc było widać, za co te rozmowy, że 0700 i tak dalej były... No, były po prostu nagminne, cały czas dzwoniłem tam, a koszt tego był naprawdę kosmiczny. Oczywiście się przyznałem do tego, pamiętam do dzisiaj, tak, taka cisza, wielka konspiracja, kto dzwonił po to 0700, ja tak siedzę i tak nagle mówię: to byłem ja, tak pamiętam, że odchrzknąłem i powiedziałem: to byłem ja. No i wtedy no jakoś się to tam skończyło, oczywiście nigdy więcej nie dzwoniłem pod 0700, ta nasza opiekunka dostała opieprz, albo chyba w sumie nie powiedziałem wtedy rodzicom, że to ona mnie namawiała do tego, więc nie było żadnych konsekwencji, no ale wtedy się nauczyłem, że lepiej nie dzwonić pod takie rzeczy, no i te kilka tysięcy niestety moi rodzice musieli wtedy zapłacić za to wszystko, troszeczkę nas pocisnęło wtedy po kieszeniach z mojej własnej głupiej winy. Oczywiście żadnego samochodu nie wygraliśmy, nawet wątpię, że kiedykolwiek odpowiedziałem pozytywnie na to pytanie, ponieważ
do automatu siedząc i mówiąc tak, tak, to raczej kurde nie działa, nie? Trzeba tam było jakoś, no nie ogarnąłem jako młody chłopak, no i w sumie to była wielka, wielka głupota z mojej strony, strata pieniędzy i byłem debilem i frajerem, ale cóż, no, uroki dzieciństwa, tak, uroki dzieciństwa. No to tyle na ten odcinek, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że moja historia wam się podobała, dajcie znać w komentarzach, czy mieliście podobne historie, chociaż nie sądzę, że ktoś był na tyle głupi, że dzwonił pod 0700, no i trzymajcie się, wpadnijcie na linki w opisie, wpadnijcie na reflinki, do następnego odcinka, na razie i cześć, i nie zapomnijcie o łapce w górze, pa! 0700 zadzwoń. 0700 880 0717. Zadzwoń teraz.